Jakiś rok temu puściłem wam na kanale mój wspominkowy materiał na temat serii niefortunnych zdarzeń. Wspominałem tam, jakie miałem odczucia względem tej serii, kiedy czytałem ją jako dziecko, co z niej pozostało we mnie jako w dorosłym człowieku, no i gdzieś tam odnosiłem się do tych sentymentów. Zapomniałem jednak wtedy o bardzo ważnym czynniku: że podejście do książki zmienia się z wiekiem, że lektury, które czytało się za młodu, czytane w dorosłości, mogą zostać zupełnie inaczej odebrane. Niektóre książki, które nam się bardzo podobały, możemy odebrać no, co najwyżej letnio, inne. Które nam się na przykład nie podobają, mogą nas zachwycić, bo zmienia się człowiek, zmieniają się jego doświadczenia, jego hmm, gdzieś tam preferencje czytelnicze. No i dziś, siadając do tego filmu, czuję się dużo bardziej kompetentny, żeby wam o serii niefortunnych zdarzeń opowiedzieć, bo mam, można to powiedzieć, dwa spojrzenia na temat. Spojrzenie czytacza jako dziecka i czytacza jako dorosłego człowieka. Ale po kolei, bo wiadomością dnia jest to, że tak seria niefortunnych zdarzeń doczekała się wznowienia. Mówiąc o wznowieniu tej serii, nie mogę nie wspomnieć o tym, że jej okładki bazują na serialu Netflixa. Ja na ogół nienawidzę, nie cierpię okładek filmowych. Ale te są naprawdę klimatyczne, fajne, bardzo mi do tego pasują. No podobają mi się po prostu. Podobają w przeciwieństwie do serialu Netflixa. No ale one, no przyznajcie, to sami wyglądają fajnie. W końcu nie trzeba będzie poszukiwać kolejnych tomów za miliony monet w internecie, w serwisach ogłoszeniowych, czy też aukcyjnych. I to jest bardzo dobra wiadomość. Ale pytanie, czy to jest dobra wiadomość z perspektywy dzisiejszego czytelnika, który jednak otrzymał. Dużo więcej książek i ma możliwość czytania dużej ilości lektur, dobrych, bardzo dobrych, wspaniałych. Czy faktycznie potrzeba dziś takiej serii niefortunnych zdarzeń, która jednak swoje lata już ma? No i na to pytanie postaram się Wam odpowiedzieć, ale najpierw no, przypomnę o fabule, albo też poinformuję o fabule tych, którzy być może jeszcze z tą serią nie mieli styczności. Bo oto mamy do czynienia z sierotami Bodler. Które na początku pierwszego tomu, przykrego początku, sierotami jeszcze nie są. Ale bardzo szybko się to zmienia, rodzice giną w straszliwym pożarze, a sieroty muszą zostać oddane pod opiekę krewnego, który mieszka najbliżej. I tak oto trafiają do hrabiego Olafa. Tyle, że szkopuł w tym, że sieroty odziedziczyły wielki majątek, którym dysponować nie mogą, aż do czasu, gdy najstarsza Wioletka skończy 18 lat, stanie się pełnoletnia. Tyle, że hrabia Olaf, który jest aktorem i jest dość specyficzną personą. Liczy jedynie na pieniądze. Sieroty nie mają do niego żadnego znaczenia. On chce zagarnąć kasę. I tak oto zostajemy wprowadzeni do serii, gdzie każdy kolejny z 13 tomów to jest tak naprawdę wprowadzenie do nowej lokacji, do nowego żyjącego krewnego. No i też pokazanie kolejnych prób coraz bardziej chytrych, coraz bardziej nikczemnych hrabiego Olafa, by właśnie zagarnąć pieniądze. Jeżeli nie da się w cywilizowany sposób, no to trzeba uciekać się do sposobów drastycznych potrupach. Do celu. I o tym właśnie jest ta książka. Właściwie cała seria. 13 tomów, czyli faktycznie gdzieś tam może po drodze wystąpić znużenie tematem. Ale kiedy wróciłem do tej lektury, kiedy zacząłem czytać, książki ukazują się w tłumaczeniu Jolanty Kozak. Co się okazało, że mimo upływu czasu ta seria nadal pozostaje świeża, nadal pozostaje oryginalna, bo nie, nie trafiłem po serii niefortunnych zdarzeń na kolejne książki skierowane do młodych czytelników, które byłyby tak mroczne, które byłyby tak mocno okraszone czarnym humorem, tak bardzo gdzieś tam. Jednak dołujące, tak? bo taki historia zaczyna się już słowami, że nie spodziewaj się radosnej, ciepłej historyjki, że masz jeszcze szansę odłożyć tę książkę, bo oto nadchodzi mrok. I tak jest w istocie. To jest książka, powiedziałbym, w stylu starego, dobrego Tima Bartona ale też no, cały czas nieustannie dająca coś ciekawego czytelnikowi, co mnie porywało nawet po latach. Co nawet po latach sprawiło, że mi się to czytało bardzo, bardzo dobrze. No i też taka anegdotka, bo tutaj Pepe Finek jest nieprzypadkowo, Pepe Finek, który się na nas wszystkich wypiął, nieprzypadkowo się tutaj pojawia, ponieważ tom drugi, czyli Gabinet Gadów, to jest ta lektura, która mi się z całej serii podobała najbardziej. Dlaczego? No, z bardzo prywatnych względów. Mianowicie kocham, uwielbiam gady, co chyba każdy, kto ogląda ten kanał, wie. I tutaj pojawia się wielka gadzia menażeria, ogrom gadów. No, po prostu coś. Co byłoby spełnieniem moich marzeń. No i pozostaje po latach, nadal czytając gabinet gadów. Ja wracałem do tego z takim wielkim sentymentem i nadal tak patrzyłem, kurczę, czuję się to jak w domu. No, tak, zdecydowanie dalej porywają mnie przygody Sierot Bodler i powiem Wam szczerze, że z perspektywy czasu już mnie tak nie razi ta powtarzalność. Nie razi mnie to, że wiem, co w kolejnych tomach mniej więcej będzie. Nie razi absolutnie to, że wiem, że ta podróż, ta droga walka z Hrabią Olafem. Będzie trwała tyle i tyle. Natomiast zachwycam się tym, jak klimatycznie to wybrzmiewa. Zachwycam się każdą kolejną stroną, która oddziałowuje na mnie, która wprowadza mnie w ten brudny, lepki świat. I wydaje mi się, że właśnie to teraz jest najlepszą częścią tej książki, Powrotę, powrotu do tej serii, że mogę na nowo przeżywać emocje, które tak naprawdę przeżywałem jako dziecko ale z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy czasu jestem w stanie bardziej docenić to, w jaki sposób bohaterowie radzą sobie z zagadkami, łamigłówkami, w jaki sposób rozwiązują trudne, skomplikowane sprawy. Bo jest to naprawdę zmyślne, fajne, sympatyczne. Podobało mi się to po prostu. Na pewno bardziej to doceniam teraz niż kiedyś. I wydaje mi się, że właśnie to najbardziej mnie przekonało, to wejście, zanurzenie się w ten klimat. Bo tak często książki dla dzieciaków, dla młodzieży są bardzo dobrymi książkami, bardzo sprawnie opowiedzianymi, bardzo ciekawymi, z twistami fabularnymi. Ale rzadko która książka dysponuje tak dobrym klimatem, rzadko która potrafi pozwolić czytelnikowi zagłębić się tak mocno, tak głęboko w całą opowiadaną historię, żeby poczuć ten brud, to wszystko, co te historie sobą reprezentują. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest naprawdę coś, do czego wróciło mi się z wielką przyjemnością coś, do czego będę wracał przy kolejnych tomach, bo odświeżyło mi z jednej strony wspomnienia z dzieciństwa, dobre wspomnienia, kiedy to wypożyczałem kolejne tomy i czytałem jak szalony, a z drugiej strony pokazało mi, że są takie książki, które po latach się nie zestarzały, których klimat jest na tyle niepowtarzalny, na tyle nietuzinkowy, że można się starać, ale podrobić tego nie idzie. Dlatego seria Niefortunnych Zdarzeń to jest seria, która po latach nadal pozostaje świeżutka, oryginalna, wyróżniająca się. A przez to zasługująca na to, żeby nowe pokolenia czytelników mogły ją czytać, bez żadnych zastrzeżeń, bez żadnych ograniczeń, czyli mogąc po prostu mieć dostęp, przede wszystkim dostęp do tych książek. Także jest to jedno z tych znowień, które mógłbym określić mianem wznowień roku. Bo wiem, że wielu z Was na, to, na tę serię czekało na jej wznowienia. No i oto jest. Seria niefortunnych zdarzeń. Przykry początek, gabinet gadów już w sprzedaży. A jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z Was, z oglądających, czytał te książki dawniej i czy też zaliczył powrót po latach. No bo bardzo mnie ciekawi, jakie jest Wasze podejście, bo moje podejście się bardzo zmieniło. Zmieniło się o tyle, że teraz zdecydowanie bardziej to doceniam, bo na tle tych, tej masy książek, jakie przeczytałem od tej pory, masy książek dziecięcych. Fakt, że seria niefortunnych zdarzeń nadal się wyróżnia, no to chyba mówi samo przez się o wyjątkowości tej serii. Polecam wam serdecznie, jeżeli lubicie mroczne, cierpkie klimaty. Trzymajcie się. Hej!